Witam wszystkich widzów. Zapraszam na test moich nowych sakw, które sam uszyłem. W sumie nie wiem, czego zacząć. Ale chyba pokażę najpierw, jak uszyłem te sakwy, to znaczy sakwę. Bo w zasadzie to nagrałem, jak uszyłem właśnie tą sakwę w ramę. No a tutaj ten paśnik i te mocowanie takie. No to niestety tego nie nagrałem. No to trochę zabiera czasu te nagrywanie. Czasami lubię usiąść i się odprężyć właśnie przy takim szyciu. Także zapraszam do oglądania. Thank you.
Także wyruszyłem w okoliczne lasy, tak żeby przetestować wszystko. Właśnie te sakwy, czy tam wszystko jest ok, czy może są jakieś błędy. Spakowałem się tak, że mógłbym spędzić noc w lesie. Także mam cały potrzebny sprzęt do właśnie biwakowania. No i jeszcze zrobimy sobie kawkę. Tak, żeby... Tak, żeby się odprężyć chwilę na łonie natury. No, tylko sobie tutaj znajdę jakieś ciekawe miejsce i pokażę wam, co zabrałem. Tu chyba będzie dobre miejsce. Fajny meszek i trochę płaskiej powierzchni. Pokażę wam, co zabrałem tak testowo właśnie, żeby zobaczyć, jaka jest pojemność tych sakw. Czy dałbym radę właśnie w takiej konfiguracji pojechać na biwak? O, także mamy... To jest w sumie takie siedzenie, które sam uszyłem, ale to pokażę wam później. Kartusz materac z Decathlonu, namiot Nature Hike, no i kubek stalowy, w środku jest gazówka. I to by było na tyle w tej sakwie. A tu tutaj w paśnikach to mam wodę, tu drugi jest paśnik, którego w zasadzie nie uszyłem, bo jest to on ze sklepu na D. A i tam mam akcesoria do GoPro i GoPro tam przechowywałem. A w tej torbie mam śpiwór puchowy. W zasadzie gdybym użył letni, to o wiele mniej by zajmował miejsca. Także pewnie by było jeszcze więcej miejsca, żeby coś tam zabrać. No ale mam tu śpiwór, matę do namiotu. I śledzie. Teraz pokażę wam z bliska moje sakwy. Jak widzicie, wszystko zrobiłem w kolorze. Najpierw chciałem w pstrokatym, ale stwierdziłem chyba, że tak jakby jak będzie to taki ala wyprawowy rower, to zrobię wszystko w nieśmiertelnej polskiej WZ-cie. Czyli wzór WZ93 polski. No, no to jest taka sakwa. Z drugiej strony jest taka właśnie gumowana, bo to w sumie ten materiał, nawet ten, z drugiej strony jest gumowany, także jest wodoodporny. No, a tu wywróciłem tą gumą jakby na zewnątrz, żeby właśnie worek się lepiej trzymał. No i wszystko zamykane na klipsy. Regulacja. Jakieś tam ekspandery. Bardzo prosta rzecz do uszycia, naprawdę. A bardzo funkcjonalna. Tutaj taki paśnik. O, ten drugi jest ze sklepu na D. Ten jest mojej produkcji. Oczywiście to można sobie ściągnąć. Ten paśnik również jest elementami WZ-y. Jak widzicie, jedna połowa jest w WZ-cie, druga jeszcze. No i tu ta główna sakwa w ramę. No trochę zgapiłem, bo zamki dałem, że są zamykane w ten sposób, a nie w drugą stronę, czyli jak chciałbym coś ładować, powerbank czy coś, no to kabel bym musiał iść tędy i tu bym musiał mieć taki długi kabel. To trochę popsułem w tej torbie. Na pewno następną będę szył właśnie, żeby zamek był w drugą stronę. No, ogólnie dwa zamki. Tu można było sobie brać z jednej strony bądź z drugiej.
chciałem wejść do środka, bo jest tyle komarów. Trochę cieplejszy dzień i jest masakra w lesie. Robimy kawę. Piję szybko swoją kawę i uciekam stąd, bo komary to mnie zjedzą żywcem. A odnośnie sakw, to myślę, że zdał egzamin. Teraz nic, tylko się wybrać na taki prawdziwy biwak właśnie typowo z całym tym sprzętem na nockę w lesie. Ale to już myślę w następnym odcinku. Zresztą jak wziąłbym tarpa, no to na pewno by to mniej miejsce zajmowało. Jednak ten namiot, no to nie jest jakiś super duży, ale no tarpo wiele mniej miejsca by zajmował. Także zobaczymy, jaki będzie setup na następną małą przygodę. Na razie.